że tutaj przed podium Hanię Kamecką. Zapraszam tutaj serdecznie i zapraszam Piotrka Hankusa, Szymona Laszczaka i Maćka Jakubka. Bardzo proszę, panie Maćku, bardzo proszę po upominku dla najmłodszych zawodników od firmy Kelly. Gratulacje dla najmłodszych. Gratulacje dla najmłodszych zawodników. Pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy wam i zapraszamy również za rok, bo ukończyliście w bardzo dobrym czasie wyścigi, także spokojnie pracować. Dziękuję bardzo. I teraz kategorie indywidualne. Najpierw zaczniemy od pań. Kategoria K1. Miejsce trzecie. Hania Kamecka. Miejsce drugie. Martyna Puda. I miejsce pierwsze. Barbara Góra. Mamy to. Gratulacje. Przypominam, że wyróżnienia nadane wręczają wójt gminy Wilkowice, pan Krzysztof Rączka, radni gminy Wilkowice, pan Józef Konkol i Józef Pawluciak i radny powiatowy, przewodniczący pan Grzegorz Dziabor. Pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy bardzo. Kolejna kategoria, kategoria K2. Tutaj mieliśmy niestety tylko dwie zawodniczki. Drugie miejsce Maja Michelka. Zapraszam. I miejsce pierwsze Justyna Gruszewska. Myślę, że panie się poprawią, znaczy nie te, które startowały, tylko że więcej tej kategorii będzie startowało na wiosnę. A to w kategorii K1 dopiero. A tu już mówimy o kategorii K2. Gratulacje dla pań. Dziękujemy. I trzecia kategoria, miejsce trzecie, Katarzyna Kuc, zapraszam serdecznie, miejsce drugie, Izabela Pawlik i miejsce pierwsze, Alicja Zaczyk. To jest kategoria K3. Pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy serdecznie. Gratulacje. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie. I przechodzimy do panów. Kategoria M1. Miejsce trzecie. Mateusz Jaromin. Zapraszam. Miejsce drugie. Wojciech Węglosz. I miejsce pierwsze. Maciej Pernarczyk. Brawa dla chłopaków, pamiętajcie, zdjęcie.
się zmieścicie na pierwszym miejscu, to już to takie wspólne zdjęcie. Gratulacje. I kolejna kategoria, kategoria M2. Miejsce trzecie. Marcin Heller. Zapraszam serdecznie na podium. Miejsce drugie. Tomasz Żurawik. Miejsce pierwsze. Filip Konieczny. I kolejna kategoria M3. Zapraszam na podium. Maksymilian Kruczek. Miejsce drugie. Tomasz Kamecki. I miejsce pierwsze. Michał Urbas. Nie podam mu czasu, jaki był najlepszy. Nie, 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 poważne, bardzo poważne ściganie. 22 zawodników w kategorii, także naprawdę konkurencja znakomita. Kategoria M4. Zapraszam na podium. Miejsce trzecie. Sławomir Bednarczyk. Miejsce drugie. Sławomir Graca. Miejsce pierwsze. Krzysztof Grudzień. Zapraszam. Pan Krzysztof Grudzień. Tu również bardzo poważne ściganie. Konkurencja liczna przez polskich zawodników. Naprawdę bardzo dobre. Dziękujemy bardzo. Kategoria M5. Zapraszam na podium. Miejsce trzecie. Wojciech Będkowski. Miejsce drugie. Sławomir Cebula. Miejsce pierwsze. Zbigniew Woliński. Cześć. No cześć, jestem. Trzymam za sobą. Przyjechał we wszystkim, nie miałem ani tych szans, wiedziałem, że wygramy. On wygrał okręg pierwszy. Nie, rewelacyjny jest. Znam go z innego chwili. No ja też go robiłem. Tak, to robiłem się? Tak. No to nie było cię właśnie w moim kraju. No wiesz, miałem firmowy wyjazd, że nie dałem rady. Proszę, całowałem. Gratulacje dla panów. 25-50. Również było poważne ściganie, czasy bardzo dobre. Poniżej 30 minut, także naprawdę szacunek panowie, gratulacje. I zapraszamy jak zwykle ponownie. Zwycięzca miałby 19. I kategoria 6 seniorów. Tutaj dzisiaj uczestniczyło i sklasyfikowanych zostało dwóch panów. Zapraszam na podium. Miejsce drugie. Pan Zygmunt Binda. Miejsce pierwsze. Pan Janusz Lewandowski. To jest.
przydałoby się wtedy akwile bez kibiców. Gdyby pan panią chciał. Wszystkie 5 wyścigów by było. Teraz przyjechał zawodowy, Darek Bartek. Panie Macieju, bardzo proszę tutaj dla panów może upominki dla tych seniorów naszych. Nie wygrał z nimi. Ten wygrał dzisiaj. Także dziękujemy seniorom i to by była część aprilu. Natomiast teraz jeszcze mamy wyróżnienia, medale dla udziału w sprintach. Zapraszam na podium. Finał sprintu kobiet, miejsce trzecie. Martyna Puda, zapraszam. Miejsce drugie, Barbara Bura. I miejsce pierwsze, Alicja Zaczek. Zapraszam. No. A ja muszę nie mam? Nie, nawet chyba mu nie mówiłem, ale chyba go nie ma nawet. Non stop w tym roku wyjazdy. Non stop wyjazdy. Niedawno wrócił z Ukrainy na motorach, tak? I znowu gdzieś teraz. Dwa czy trzy razy były na czasach przecież. Bo dwa mają, nie? To mu dobra. No wiesz, teraz zajmuję się tym rzeczami. Wiesz, zdarzy się sytuacja dobrze, nie? Gratulacje. No. Ale wiesz co, nie wiem, co mam zamawiać, weź kiedyś zrobić. Wyciągnie. Ale w tym roku byliśmy może dwa razy go wyciągnąć. No, on też go mówię. Wyciągłem te zdjęcie. Gratulacje dla pań. Tak. Odważne, które. No, ścisłe go wyciągnąłem raz. Chyba jeszcze raz udział w sprincie. Teraz panowie, finał sprintu, miejsce trzecie, Maciej Pernarczyk, zapraszam. Miejsce drugie, Michał Urbaś, przepraszam. I miejsce pierwsze, Filip Konieczny. Zapraszam panowie. Przyjechaliśmy kiedyś razem, nie? Jakoś tak na no tylko, że czasem dzwoni do mnie i mówi, że a grę się chce. No to jest weekend. A ja wolę w tygodniu. Weekend dla mnie to jest tak ciężko. To znaczy mam zaplanowane inne zajęcia. Aczkolwiek gdybym wiedział wcześniej, to tak. Ale to on tak dzwonił mi tak dwa razy do mnie. Gratulacje dla panów. Dziękujemy za to, że zdecydowaliście się wziąć udział. Sprincie, myślę, że w kolejnych zawodach więcej osób odważy się na ten wyścig. Dziękujemy bardzo. I szanowni państwo, tak jak już wcześniej mówiłem, te zawody nie byłyby, aby się odbyć bez pomocy sponsorów, firm, które nam pomagają przy organizacji. I chcieliśmy teraz wyróżnić jedną z tych firm. Takim pamiątkową statuetką za całokształt ich działalności i pomocy nam, Gminnemu Ośrodkowi Sportu i nie tylko, za pomoc w organizacji zawodów na terenie gminy Wilkowice. Bardzo proszę pana wójta o wręczenie pamiątkowej statuetki, a tutaj przed podium zapraszam przedstawiciela firmy Alda Sport, panią Alicję Zaczyk. Szczególne słowa podziękowania. Gratulacje za firmy. My dziękujemy szczególnie. Szanowni państwo, teraz mając te najważniejsze rzeczy za sobą, przechodzimy do finału dzisiejszych zawodów. Klasyfikacja Open. I zapraszam
Ile tam jest sensu do Polski? 6 najlepszych zawodniczek. Ja się tutaj wspinę troszeczkę, żeby zrobić miejsce obok podium, obok trójki dla miejsca 4, 5 i 6. Miejsce 6 w aprilu 2016 zdobyła Katarzyna Kut. Zapraszam serdecznie. Miejsce 5 Maja Miherda. Miejsce 4 Izabela Pawlik. Miejsce 3 Barbara Skóra. Miejsce 2 Alicja Zaczy. Miejsce 1 Justyna Gruszewska. Ale to nie chodzi o to, co się zdarzyło. Właściwie o to, ile samemu się tutaj wykręci. Ja tylko uwaga, chciałby tą statuetkę z powrotem spakować w pudełko dla bezpieczeństwa transportu. To pudełko jest do odbioru tutaj obok stolika, także można sobie to zachować na czas transportu. Gratulacje dla pań. A teraz jeszcze proszę tego pokazać. W ogóle widele mam wspólnie. Ale trzeba rower wpuścić. Jak już zawodnicy wszyscy mają takie dziewczyny. Kto chce sobie schować do pudełeczka, to... To nie da, nie da. Można korzystać. 3 kilogramy. Brawo! Gratulacje dla pań. I teraz klasyfikacja Open panów. Zapraszam od miejsca 6. Miejsce 6. Maksymilian Kruczek. Zapraszam serdecznie. Miejsce 5. Tomasz Żurawik. Miejsce 4. Filip Konieczny. Miejsce 3. Tomasz Kamecki. Miejsce 2 Michał Kurbaś i miejsce 1 Krzysztof Grudzień. Zapraszam serdecznie na podium. To można sobie zabrać. Teraz proszę tutaj pani o przygotowanie losowania. Dziękujemy bardzo.